Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie Panu, życzę wam pokoju od Jezusa, naszego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Dzisiaj Ewangelia Święta mówi nam o ucieczce Pana Jezusa na rękach Józefa i Maryi do Egiptu. Proszę, zwróćcie uwagę na tą pokorę, jaką okazuje Matka Najświętsza. Przecież Syna Bożego narodziła, anioł z nią rozmawiał, a jednak gdy mąż jej, Józef, mówi: uciekamy do Egiptu, pokornie, posłuszna, robi to, co zdecydował jej mąż. Nie dyskutuje, nie kłóci się, gdzie w nocy, po co, kto ci powiedział, a może coś ci się przyśniło. Pokornie, pokornie podnosi się, bierze Jezusa i ucieka do Egiptu. Zobaczcie, moje drogie, moi drodzy, jaka pokora wielka, jaką pokorę wielką przejawia Matka Najświętsza. Wierzy, że przez decyzję jej męża, Józefa, wola Boża się objawia. O jak nieprosto, o taką pokorę, o jak nieprosto, szczególnie wtedy, gdy przychodzi ona przez zwyczajnych ludzi. Dla Maryi ten szczególny czas nawiedzenia Bożego rozpoczął się w moment zwiastowania. Anioł przychodzi i prosi ją, ażeby została Matką Boga. Dobra nowina, Ewangelia, dobra nowina dla Maryi. Bóg zwiastuje jej dobrą nowinę, ale przecież to jest tak nieprosto uwierzyć, że mam być Matką Boga. Przecież przede mną nikt jeszcze Matką Boga nie był. Co to znaczy być Matką Boga? Jak to możliwe? Ja jestem tylko człowiekiem. Maria zawierza Słowu Boga. Wierzy, że Słowo, które jej anioł mówi, jest prawdziwe i jest to dla niej dobra nowina. Dzisiaj tym aniołem, który przemawia do nas, moi drodzy siostry i bracia, jest Kościół Święty. Nasi pasterze są ustami Boga. Anioł to jest ten, który mówi w imieniu Boga. Nasi pasterze przemawiają i głoszą nam dobrą nowinę. Kościół w imieniu Jezusa, który dzisiaj zmartwychwstał, żyje w swoim Kościele i chce każdego z nas prowadzić. Dla wielu z nas dobra nowina to zwiastowanie anielskie miało różne formy, ale odbyło się. Dla mnie ta dobra nowina, że mam być kapłanem i zakonnikiem, kapucynem, na moment, gdy usłyszałem tą wieść w moim sercu, nie była radosną nowiną. Bałem się tego powołania i przez 2 lata uciekałem od tego powołania, próbując zagłuszyć na różne możliwe sposoby to zaproszenie, które słyszałem w sercu, to Słowo Boga. Dla wielu z was to ta dobra nowina to właśnie moment ślubu. Moment ślubu. Przychodzicie we dwóch,
I Kościół wam ogłasza, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez was zawarte, ja błogosławię. A więc od tego momentu ten mężczyzna, który obok jest, tutaj stoi przy mnie przed ołtarzem Bożym, to nie jest już kolega, to nie jest mój znajomy, to nie jest współpracownik, to jest mój mąż. Ta kobieta, która obok mnie stoi, ma status żony i jesteśmy od tego momentu razem, tak? Razem, że już nie można nas rozdzielić na dobre i na złe, aż do końca naszego wieku, aż do śmierci. Oczywiście dla tych, którzy patrzą zakochani w oczy, stojąc na tym ślubnym kobiercu, to jest w tym momencie radosna nowina. Mąż widzi piękną, prawie jak anioł, żonę. Żona spogląda i słyszy przepiękny głos męża. Wydaje się, że to też Archanioł Gabriel przy niej stoi. Szczęśliwi. Muzyka, organy, wszyscy odświętnie ubrani. Dobra nowina i spoglądamy często właśnie ze wzruszeniem na młodą parę, która wychodzi z kościoła. Jacy szczęśliwi, oczu nie można oderwać. Dobra nowina, ale moi drodzy, ta dobra nowina będzie także wtedy, gdy przyjdą, tak jak w różańcu, tajemnice światła, zwyczajne dni, tajemnice bolesne, cierpiące dni, ażeby dotrwać do tajemnic chwalebnych, do wstąpienia na niebo, bo tam się wybierają ci małżonkowie. Trudno, gdy przychodzą takie szare dni, nie tylko te radosne, gdy chwała na wysokości Bogu śpiewają aniołowie, bo są radości w małżeństwie, ale gdy przychodzą te codzienne dni, gdy nie ma święta, gdy jest trud, gdy przy nieprzespane noce, gdy przychodzą obowiązki ponad siłę, gdzie ta dobra nowina? A gdy jeszcze się pokłóciliśmy, tajemnice bolesne, a gdy nie rozmawiamy już kilka dni, a gdy trzymamy urazę i ból w sercu za wypowiedziane słowa, czy za uczynione gesty przez kilka lat i jesteśmy pod jednym dachem, ale jakby obcy, więcej możemy powiedzieć naszym drogim bliskim, czy na pracy w kolektywie niż temu drugiemu. Odwracamy głowę, gdy go widzimy, ponieważ stał się taki wstrętny dla nas i odciągamy moment, kiedy razem mamy przespać tę noc, bo taki wstręt mnie ogarnia do niej czy do niego. To są te kryzysy, ale przecież była dobra nowina w życiu Maryi. Też było podobnie. Przecież noc betlejemska, romantyczna pod gwiazdami, ale w stajni, w chlewie. Jak boli serce, gdy dla nie może twojego syna nie ma miejsca wśród ludzi i zwierzęta są bardziej miłosierne, bo udostępniły stajnie niż ludzie. Nie, jakże ciężko uciekać do Egiptu, bo gonią się za tobą ci, którzy chcą zabić to dziecko. To są codzienne 30 lat pracy w Nazarecie. To są 30 lat codziennych, zwyczajnych dni, a później trwoga w ogrójcu, później stanie pod krzyżem. Tylko później jest chwała i zmartwychwstanie. Te tajemnice radosne, codzienne, bolesne i chwalebne
były w życiu Maryi, tak jak są w życiu małżonków, tak jak jest w życiu samotnych matki, ojca, którzy już wychowali dzieci, którzy czekają na dobre słowo, czekają na odwiedziny w samotności często kilka miesięcy, bez telefonu, bez jakichś zainteresowania. Jakże ciężko jest wtedy uwierzyć, że to była dobra nowina, że to był wspaniały plan Boga na moje życie. Przecież nie ma tu radości, nie ma nawet nadziei, światełka, że coś się zmieni i będzie dobrego. Moi drodzy, Pan ma na życie każdego z nas wspaniały plan i on jest planem miłości. Wybiera nas do misji, jaką mamy w tym życiu wykonać. Przychodzimy na ten świat nie po prostu tak przypadkowo. Każdy ma misję do wykonania. I jest to dobra nowina dla nas, chociaż musimy przyjąć, że przyszłość nie należy do nas. To, co spotyka nas, Pan przygotowuje i prowadzi. Uwierz, że to też jest dobra nowina, gdy jest codzienność, nie ma świąt, gdy są szare dni. Uwierz, że to też jest dobra nowina, jaka jest potrzebna dla Ciebie, dla Twojego uświęcenia i zbawienia. I nie tylko dla Ciebie, ale także dla Twoich dzieci, wnuków, a także dla nieznanych Ci ludzi, ponieważ Twoje życie jest zawiązane z losem i dolą innych ludzi, nieznanych Ci także. I przez Twoją wierność Pan wielkie dzieła będzie czynił w tych miejscach i w sercach tych ludzi, których Ty się nawet nie spodziewasz. Wykonaj to, co Ci Bóg położył na serce i nie daj sobie ukraść tego przekonania, że Bóg, który mnie kocha, On tą dobrą nowinę wypełni. Życie wieczne, dom naszego Ojca, do którego idziemy. To jest ten cel, do którego idziemy i idziemy każdy w swoim powołaniu. Chociaż wydaje się, że na różnych etapach naszej drogi Pan nas zostawił. Pan zapomniał sobie o tej dobrej nowinie. Nie zapomniał. Jest głęboki sens i w cierpieniu, i w trudnościach. Tak jak i jest głęboki sens w radościach i w tej chwale, która nas czeka. Pamiętam świętej pamięci moich rodziców. Mieli 50 lat, mama już była na wózku, nie mogła sama chodzić. Tato przywiózł ją do kościoła, do Komunii Świętej. Później pytam go, no nie ciężko ci, tato, bo mama już kilka lat chorowała. On mówi, prowadziłem ją w welonie i w ślubnej sukni białej do ołtarza. Teraz też ją prowadzę na wózku, nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. Dalej dobra nowina trwa. Tylko nie tak, jak oczekiwałem, ale przecież Pan wie lepiej. Pan wie lepiej. Nam się wydaje, że Pan nie patrzy na nas i nie wie, czego nam potrzeba i tylko wtedy wie, gdy mu powiemy, gdy określimy. Czasami ktoś się tak modli, Panie Boże, daj mi tą łaskę. O, tutaj, żebyś się nie pomylił, mieszkam na ulicy Sadowej 40, ale też jest, pamiętaj, że jest jeszcze Prowułok Sadowej, to nie pomyli się, nie? Tak czasami chcemy Panu Jezusowi wszystko wytłumaczyć, żeby jakby nie wiedział. I czasami taki piszemy scenariusz mu i wydaje nam się, że on może ma tak dużo spraw i sobie coś zapomniał i być może
ma tak dużo spraw i nie może wniknąć w moje problemy, więc ja ci od razu wszystko tak napiszę i tylko to spełnij i już wszystko będzie dobrze i będzie szczęśliwie. On jest Panem, nie ty jesteś Panem, nie ty będziesz pisał scenariusz dla twojego życia. Jesteś bałwanem, jeżeli nie wierzysz w to, a nie Panem. Bo człowiek, który wchodzi w miejsce Boga, jest bałwanem. Tylko Jezus jest Panem. Dlatego przyjmij Jego plan na twoje życie i on jest zawsze spełniony miłością. I wtedy, gdy pada deszcz, i wtedy, gdy ci autobus odjedzie, na który czekałeś, i wtedy, gdy zwolnią cię z roboty, i wtedy, gdy przychodzi choroba, i wtedy mówisz, niech się stanie, jak ty chcesz. Tak powiedziała Maryja. Amen powiedziała. Mów ty też, oto ja służebnica Pańska jestem. Niech mi się stanie według twojego słowa, bo ty jesteś Bogiem wiernym. Dobra nowina na ślubnym kobiercu i dobra nowina przy wózku inwalidzkim swojego męża, ona jest tak samo dobra. Bóg wie, dlaczego tak ma być. Zaufaj Mu i powiesz, ty jesteś Panem, niech się dzieje twoja wola. Niech się twoja chwała objawi w moim życiu. Ty wiesz, dlaczego ja taką drogą idę. Ty wiesz, dlaczego prowadzisz mnie z moimi dziećmi taką drogą. Ty wiesz, dlaczego tak. Ponieważ Ty mnie kochasz i wszystko, cokolwiek się odbywa, ono jest przepełnione Twoją miłością i nic nie wychodzi poza dobre ręce Twojego Boga, który jest Twoim Ojcem i kocha Cię. A żebyś mógł to przyjąć, tą dobrą nowinę, to zwiastowanie, które często się odbywa nie tylko jeden raz w życiu, każdego dnia praktycznie się to zwiastowanie odbywa i podejmujesz decyzje i chcesz, żeby one były tak, jak się Panu Bogu podoba, ponieważ On jest Panem. A w tych decyzjach trzeba cierpieć, trzeba złamać swój egoizm, trzeba pójść na duży wysiłek, ale On wie lepiej, On mnie kocha. Mówisz Mu, niech się stanie, amen. Oto ja, służebnica Pańska. Oto ja, służebnica Pańska. Duchu Święty, Ty uczyniłeś niemożliwe w sercu Maryi, ponieważ Bóg stał się człowiekiem. Duchu Święty, Ty dałeś mi odwagę uwierzyć w słowu, że mam zostawić dom, ojca, pola, i przyjąć zaproszenie, być kapłanem i zakonnikiem. Ty dałeś mi siłę zostawić to wszystko, za czym tak bardzo pragnąłem, ażeby pójść Twoimi drogami. Duchu Święty, Ty dałeś tu moim siostrom i braciom zebranym na tej mszy świętej łaskę, ażeby zawierzyć Jezusowi i trwać w miłości małżeńskiej i przyjąć życie, chociaż tak trudno było już związać koniec z końcem przy tych troje dzieciach. Ale przyjęliśmy czwarte. Ty dałeś nam tą odwagę. Duchu Święty, nie buntuję się. Duchu Święty, jak mi pomożesz. Duchu Święty, Ty pomagałeś i dalej będziesz pomagał, ażebym ufał wbrew nadziei. Ażebym wierzył, że moje życie i ta droga, którą mnie prowadzisz, jest dobrą nowiną dla mnie, ponieważ Ty objawiasz mi plan miłości i pokazujesz drogę. Tam, gdzie czeka Twój Ojciec, tam w bramie śmierci spotka Cię uśmiechnięta twarz Twojego miłosiernego Pana i przez tą bramę chcę przejść. Duchu Święty, dlatego prowadź mnie. Duchu Święty, daj mi moc wykonać tą świętą i bezpomyłkową wolę, którą mi objawiasz. Amen.